Czego użyć, żeby uniknąć 2 lat więzienia? Czy to będzie arbuz? Nie. A może to będzie ziemniak? Też nie. Żeby uniknąć 2 lat więzienia, należy użyć cytryny. Cytryna domowa, cytryna mojej żony, której nie mogę użyć, bo tutaj więzienie byłoby dużo większe niż 2 lata. Za zerwanie tej. Zapraszam. Taki kawałek cytryny, zwykłej cytryny ze sklepu, może pozwolić uniknąć 2 lat więzienia. W jaki sposób? W ogóle za co to więzienie? Przepraszam, bo nie wiecie, albo wiecie, że jest kara teraz za uśmiech na mszy. Tak, jeżeli się uśmiechniecie na mszy, to może być 2 lata więzienia. Jeżeli ksiądz uzna oczywiście, że jego to obraziło, to naciska taki guzik pod ołtarzem będzie miał, tak jak w banku, nie? Że pyk i wtedy guzik naciśnięty i za chwileczkę wpadają terroryści kościelni i cię, znaczy nie terroryści, tylko ci arcyterroryści, przepraszam, arcyterroryści kościelni oczywiście wpadają, drutują cię tam na tych posadzkach i 2 lata więzienia masz załatwione. Ja na przykład się nie obawiam specjalnie, ponieważ ja do kościoła nie chodzę, ale przechodzę sobie codziennie, jak idę do sklepu, to przychodzę koło kościoła. Przed kościołem też może taka kontrola być, jakieś kamery czy coś, a ja mam zawsze taki głupawy wyraz twarzy, a może to być wzięte, że ja się uśmiecham, a ja się nie uśmiecham. Ja po prostu taki mam wyraz twarzy, jak się przejmuję, jak sobie przypominam, co mam kupić w sklepie, zawsze mówię, co ja mam kupić, nie? Więc wolę nie ryzykować i wolę się już teraz ubezpieczyć. A wiecie, że przed kościołem stoi taka grupa tych wolnopowietrzanów, nie? Jak ludzie stoją na wolnym powietrzu przed kościołem, robią wszystko tak jak ci w środku, nie? Że tam, prawda, klękają, wstają, wszystko to samo robią, tylko że stoją 20 metrów przed kościołem na wolnym powietrzu. I ja się boję, żeby mnie nie wzięły służby kościelne za takiego wolnopowietrzanina. I teraz, co należy zrobić? Po prostu należy zjeść cytrynę, wycisnąć sobie sok z cytryny i dzięki temu taki głupawy wyraz twarzy uśmiechnięty zostanie zamieniony na pewno na kwaśny. A ja się obawiam, że jakby mnie dorwali, to przecież... Bo to ja bym się nie wylizał, bo przecież ja mam i rosyjskie te wpływy i wszystko. Co Sylwestra pod wpływem rosyjskiego szampana byłem? No słuchajcie, wesoło by nie było. Dlatego uważam, że tą cytrynę zaraz sobie tutaj przygotuję. A ja się jeszcze zastanawiam, co z fałszowaniem w kościele, nie? Nie wyborów, tylko z fałszowaniem piosenek, bo jak taka babcia na pracę fałszuje piosenkę. Mój kolega to nawet mieszka koło kościoła i od 40 lat, słuchajcie, codziennie o 6 rano budzą go dzwony. Grają taką melodię, kiedy ranne wstają zorze. Mój kolega ani nie ma na imię zorza, ani nie zamierza wstawać o 6 rano, więc okno zamyka. Znaczy zamykał, ale jak się dowiedział o 2 latach więzienia od arcyterrorystów kościelnych, to zaczął otwierać. Do sypialni otwiera i mało tego, otwiera jeszcze drugie okno na przestrzał, po drugiej stronie, nie? Tu ma sypialnię, a w jadalni drugie, żeby mu nie zarzucili, że on hamuje dostęp sygnału kościelnego do szerszych mas. A tak ma 2 otwarte, na przestrzał sygnał wchodzi, wychodzi drugim oknem i na miasto, kiedy ranne wstają zorze, idzie. Właściwie to ja nie wiem, dlaczego oni grają melodię, kiedy ranne wstają zorze, tak się teraz zastanawiam, bo ja nie słyszałem, żeby koło kościoła, koło niego mieszkała jakaś dziewczyna, która ma na imię Zorza w sumie. Mieszkają tam 2 Bogumiły, no ale to by głupie chyba było, nie, żeby grali rano, kiedy ranne wstają Bogumiły. No i a poza tym jeszcze ktoś musiałby postrzelić, znaczy żeby ranne były, nie, żeby mogły wstawać o tej 6 rano. No, to wypiję teraz cytrynę, prawda, bo tutaj trzeba ją wycisnąć. Jak ktoś nie lubi cytryny, to oczywiście może sobie 100 gram spirytusu tutaj wdać, ale promowanie alkoholu jest nie w modzie, więc ja mówię tylko o cytrynie. O spirytusie ode mnie nie słyszeliście, także uzupełniamy sobie to oczywiście wodą teraz. Nie kombinujemy niczego, prawda? Podlewam się wodą, ale powiem wam szczerze, że jak myślę o tych 2 latach więzienia, to na trzeźwo jakoś tak nie wchodzi. Miłego dnia wam życzę i na zdrowie. O dobra, to już wiem wszystko. Nie wiem, kto tutaj dał, ale ziemia tu była, więc ja się napiłem ziemi, po prostu o tej ziemi. Burning low, one for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah, let's have a party, we'll all
the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed.